Dzień dobry. Gitarę barokową pokazywałem Państwu już dwukrotnie. Dzisiaj kolejny tego typu instrument, ale może dzisiaj spróbujmy obejrzeć ją sobie z bliższa. Ja chciałem poopowiadać więcej o może o budowie tego instrumentu i o tym, czym się różni od gitary, takiej współczesnej gitary klasycznej. Ten instrument jest zbudowany również według instrumentu Christopha Kocha, czy Christopha Kocko, różnie go pisano. Minimalnie pogłębiłem tylko pudło rezonansowe. Natomiast sam obrys, sama konstrukcja jest taka sama. Tym razem jednak korpus jest zbudowany z drewna orzecha, nie jawora, tak jak tamtym razem. Można spojrzeć, to jest dosyć rzadki akurat przypadek w orzechu. Widać takie piękne fale na drewnie. Taki orzech jest bardzo rzadko spotykany. Na szczęście mi się udało zdobyć właśnie taki kawałek orzecha. Po prostu rósł kiedyś dawno temu w ogrodzie mojej babci i jeszcze zostało go na tyle, że można było zrobić z niego barokową gitarę. Tył również jest zrobiony z orzecha, ale nie jednolity, nie w całości, czy tam z dwóch części. On jest zrobiony z pięciu paseczków. Te paseczki są oddzielone, tutaj może to widać lepiej. Oddzielone są takimi żyłkami, takimi drobniusieńkimi, cienkimi fragmentami drewna na przemian jasnego, ciemnego i znowu jasnego. Także jest to również z pięciu kawałków zrobiony tył. Natomiast szyjka jest też oklejona orzechem oraz wstawkami hebanowymi. Sama szyjka jest wewnątrz zrobiona z drewna świerkowego, żeby była sprężysta i lekka. Natomiast żeby wyglądała spójnie razem z korpusem, została oklejona cienkim plasterkiem troszeczkę powyżej milimetra grubości. I w ten sposób wygląda tak, jakby była z orzecha, a lekka jest tak, jakby była zrobiona ze świerka. Główka instrumentu, mam nadzieję, że to widać, jest zrobiona z kilku warstw drewna. Są to na przemian drewno orzechowe, potem taki cieńsieńki plasterek ciemnego drewna. To jest w tym wypadku specjalnie obrobiony eukaliptus. No i na końcu z wierzchu jest hebanowa płytka przyklejona, żeby była również jednolicie, żeby jednolicie wyglądała razem z gryfem. Gryf jest z góry oklejony hebanem. Jak widać, na gryfie zawiązane są progi. Tak robiono właśnie w instrumentach dawnych, w lutniach, czy właśnie w gitarach barokowych. Progi nie były wbijane, tylko proszę spojrzeć, to są jakby grube struny jelitowe zawiązane na szyjce i dzięki temu można było stworzyć coś, co funkcjonowało znakomicie, ponieważ kiedy gitara nie stroiła, próg można było po prostu przesunąć i gitara już stroiła. Ostatnie dwa proszki, ze względu na to, że się nie da zawiązać na pudle, są zrobione z cieniuteńkiego kawałka hebanu. W płycie rezonansowej jest ozdobna rozetka. Ona jest wykonana z czterech warstw skóry pergaminowej, odpowiednio powycinanej i sklejonej. Mostek, czy tam podstawek, jak kto woli, ale w przypadku gitary to raczej mostek, jest, jak widać, takimi wąsikami. Gitary barokowe mogły mieć właśnie takie ozdoby przy mostku. On jest zrobiony z drewna gruszy, barwionej na czarno. Natomiast same te wąsiki, one są zrobione z hebanu i doklejone po prostu na płycie rezonansowej. Na dole jest też taki mały dziubeczek. Koniec gitary. To taki, jak widać, wystający mały dziędziwołek guzik, na którym można zapiąć pasek do gitary. Płyta rezonansowa takiej gitary barokowej jest znacznie lżejsza niż współczesnej gitary klasycznej, ponieważ jest też inaczej obelkowana wewnątrz. W gitarze tych belek jest bardzo dużo. Od tam pewnie najprostsze to około 7, ale nawet i ponad 20 różnych takich listewek wewnątrz podklejonych pod płytą rezonansową może być. Natomiast w gitarze barokowej tych belek jest znacznie mniej. Tu jest akurat, jak na gitarę barokową, dosyć dużo, ponieważ dwie są tutaj, jedna tu, jedna taka ukośna i dwie takie malutkie pod spodem. To jest akurat jeden ze sposobów właśnie belkowania gitary barokowej. Strun
na tej gitarze może być 10 lub 9. W tym wypadku no, założyłem tak, jak to zazwyczaj klasycznie bywa w gitarach barokowych, czyli 9. Najwyższa struna E jest pojedyncza, natomiast następne są podwójne. Dwie nastrojone na tą samą wysokość również, a najniższe dwie struny, dwa chóry strun właściwie można powiedzieć, są nastrojone w oktawach, czyli to jest ten sam dźwięk, tylko że w oktawie, no, minimalnie nie stroi. Ale te ostatnie również mogły być strojone w unisonie, czyli nastrojone tak samo, na jeden dźwięk. I to pewnie by było na razie tyle, jeśli chodzi o informacje na temat gitary barokowej. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, proszę pisać na adres instrumenty@o2.pl.